Witam serdecznie i nie mam żadnego konkretnego planu co do wstępu do tego filmu, bowiem mój jedyny pomysł, na jaki wpadłem, byłby z pewnością od razu zbanowany przez YouTube, ale to może wam dać do myślenia, co sądzę na temat tego smartfona. Ale nim zaczniemy, nie chcę, żeby wyszło, że jestem pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, dziecięcych marzeń, ale po prostu Redmi 10, jego test, przelał mój czar goryczy co do tej marki i produkcji smartfonów. Mówię o tym, bo ostatni test tabletu czy laptopa był przemiłym zaskoczeniem. Redmi 10 przyjąłem do tego testu z racji chęci sprawdzenia, co tam ciekawego świszczy nowego w przedziale 1000 zł, bo w końcu, gdy wyszukamy smartfony tylko i wyłącznie od Xiaomi w przedziale około 1000 zł, to wyszuka nam Mi 10 T Lite, Redmi 9T NFC, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 9T, a więc 6 modeli, a teraz dochodzi jeszcze 7, Redmi 10. Nie wspominam nawet nadchodzącego Note 11 i 11 Pro. Przetestowałem go. Tak jakby, załamałem się, stwierdziłem, materiału nie robię, ale znowu filmu by nie było na kanale, to już mówię, okej, niech będzie. Zresztą pomyślałem też, czemu na YouTubie mają być tylko i wyłącznie pozytywne filmy i skoro ja się z czymś męczyłem, to wy też byście trochę mogli, tylko że wam to zajmie jakieś 7, 8, 9 minut, albo w sumie 3-4, bo pewnie wyłączycie, a mi to zajęło bagatela 2 dni i to było stanowczo o te 2 dni za dużo. Dwa, a nie jeden, bo chciałem przelecieć baterię na jednym cyklu, by pokazać wam, że SOT na LTE to jakieś 6-7 godzin. I co z tego, skoro dłużej nie byłem w stanie z nim wytrzymać. Ładowanie DLR-a potrafiło trwać 2 sekundy. Zawieszenie rozmów czy mozolne odpalenie podstawowych apek, Messenger, mapy Google, Gmail, Chrome i wiele innych to po prostu była udręka i nie mogłem z niego normalnie korzystać. Za to może być odpowiedzialny zarówno procek MediaTek Helio G88, jak i oprogramowanie, ale także i pamięć, bowiem znajdziecie tu eMMC 5.1. Jasne, telefon kosztuje 900, nie można od niego wymagać cudów na kiju, ale na przykład Realme 8 za te same pieniądze działa o niebo lepiej, bo ma normalne UFS 2.1. W praktyce to jest przepaść. Zresztą Realme 8 ma też AMOLED-a i obojętnie czy jest on wysokiej czy niskiej półki, jest zauważalnie lepszy od tutejszego IPS-a, który prezentuje wyblakłe kolory, a praca z mizernymi wibracjami w kooperacji z tym brakiem stabilności nie należy do przyjemnych. Okej, Redmi 10 ma 90 Hz, ale co z tego, jak szarpanie systemu mogłyby szarpać wołowinę? Co więcej, czujnik zbliżeniowy, który odpowiedzialny jest za automatyczne, poprawne dobieranie jasności, działa jak mu się podoba. Nadzwyczaj często musiałem manualnie dostosować jasność, by ta była dla mnie satysfakcjonująca. Aparat? Jakże intrygująca wyspa. iCam 50 megapikseli, piękna sprawa, a w praktyce typowe marketingowe cyfry podążające za trendem z flagowców, bowiem wiele flagowych propozycji z 2021 ma przecież 50-megapikselowe matryce. Zresztą rok temu było podobnie, tylko że ze 108 megapikselami. Sęk w tym, że tak samo jak i rok temu, tak i teraz są to zgoła odmienne jednostki i nie uzyskacie tak samo dobrych efektów. Aparat z Redmi 10 nie zaskakuje absolutnie niczym i prezentuje taki sam standardowy poziom w tym przedziale cenowym. Jeżeli chodzi o wideo, to zapomnijcie o 4K, zapomnijcie o Full HD 60 klatek na sekundę, zapomnijcie nawet o elektronicznej stabilizacji obrazu w Full HD 30 klatek na sekundę, jak ja teraz nagrywam. Można nagrywać obama jednym i drugim obiektywem, ale nie da się pomiędzy nimi przemieszczać. Ścieżkę dźwiękową możecie ocenić sami. To tyle, dziękuję. I w tym momencie już nic nie przekona mnie do tego telefonu. Czy to jack 3,5 mm, czy stereo, które jest takie sobie, dioda podczerwieni, sprawny czytnik linii papilarnych, czy uszczelniony hybrydowy slot dual SIM. To nie są cechy, które wyróżniają się na tle innych, a dodatkowo mikrofon zbiera bardzo słabo ścieżkę dźwiękową na Messengerze, z kolei wykonanie jest, że tak powiem, odczuwalnie plastikowej, dodatkowo w konstrukcji kanapkowej, to znaczy front mocno odstaje od reszty, a smaczkiem były preinstalowane śmieci w systemie. Doprawdy karuzela śmiechu, ale to właśnie Redmi 10 uświadomił mnie, jak może nie tyle trudny, co bardziej zagmatwany jest wybór smartfona w przedziale 1000 zł, bo flagowce co do zasady zawsze dobrze działają i mają dobre aparaty, a tutaj skąd konsument ma wiedzieć, który z tych budżetowych modeli ma wybrać, kiedy one są niemalże identyczne. I to jest właśnie konsekwencja tych wypuszczania dziesiątek kanibul...
kanibalizujących się modeli, które dają takie efekty jak właśnie w Redmi 10 w postaci braku stabilności systemu, bo to trochę tak, jakby lekarz miał robić parę operacji na raz. Po prostu się nie da i najwidoczniej nie da się też zrobić setek aktualizacji pod dziesiątki modeli, bo będą zarówno rzadsze, jak i mniej dopracowane. Dodatkowo pojawi się multum różnych telefonów na rynku wtórnym, z których ciężko będzie wybrać ten właściwy dla siebie. Nie chcę nawet jeszcze wspominać o jakości serwisu i rozdzieleniu tego na różne komponenty, ale jak widać, jest to układ, który działa, bo skoro takie Redmi 10 będzie złe, to konsument pójdzie do sklepu i wybierze inne. I rzeczywiście po części to tak działa, bo gdybym ja miał wybierać telefon w przedziale 1000 zł, byłby to właśnie Redmi Note 10 Pro, do którego link śledzący z innymi alternatywami dla Redmi 10 umieszczam w opisie pod filmem do sklepu iskom.pl, którego celowe lokowanie i promocja znalazło się w tym materiale, ale zdaję też sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość dopłacenia tych paru stówek do nowego Redmi Note 10 Pro i w takiej sytuacji dalej szedłbym zaparte w Redmi Note 10 Pro tylko na rynku wtórnym, bo uwierzcie mi, jest to model, który deklasuje takie Redmi 10. Dotyczy to zarówno wydajności, jak i aparatu, wibracji, ekranu, płynnością i autentycznie. Są to aspekty o 2-3 klasy wyżej. Dodatkowo, gdy zapełnicie go zdjęciami, to telefon nie zwolni, a na pewno nie aż w tak dużym stopniu, jak zrobi to Redmi 10, które nie jest w żadnym stopniu przyszłościowym produktem. XD a propos de facto. Typowo. No nic, Konradek, ziomeczku. Zatwierdzam, niech ci ludzie pomogą. I oczywiście nadchodzące Redmi Note 11 i 11 Pro może zarówno wiele zmienić, jak i nic nie zmienić, że będzie to po prostu kolejny model do polecenia lub też nie. Na dniach mam dostać, więc zobaczymy, z czym to się je. Materiał jak najbardziej się pojawi. Natomiast jeżeli chodzi o takie modele jak Redmi 10, to jakby wydaje mi się, że ja już takich materiałów robić nie będę. W sensie, po pierwsze, Nie chce mi się poświęcać czasu na taki paździerz. Po drugie, Due, nie lubię robić materiałów z takim negatywnym wydźwiękiem, nie? Bo ja mam wrażenie, że wy widzowie, jak to oglądacie, to wy sobie tak myślicie: Jezu, jak on smęci, jak on... Kuźwa, miałem dać dyni na biurko, żeby był klimacik. No ale to dajcie znać, co o tym myślicie. I takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie wam bardzo dziękuję. Jak zawsze, zdrówka dla was i to, co najważniejsze globalnie, MPS Grubsona. Ja sobie też tak myślę, bo skoro produkt jest paździerzowy, to też warto by było przestrzec, nie? A może by zrobić jakąś taką serię o paździerzach? Coś się jara. Kończymy. Dziękuję za oglądanie raz jeszcze i do następnego razu. Cześć!